Dzień dobry, witam serdecznie. Dajcie znać, że widać, że słychać, że wszystko jest w porządku. Bo dawno w tej formule się nie spotykaliśmy, więc mam nadzieję, że wszystko gra. Zebrało się sporo tematów, które chciałbym poruszyć, dlatego dzisiaj będzie krótko, rzeczowo i konkretnie. Widzę, że pierwsze osoby już są, więc będziemy za chwileczkę zaczynać. Jesteśmy punktualnie o godzinie 14:00. Zgodnie z zapowiedzią sesja przebiegła szybko i sprawnie, choć nie brakowało na niej także emocji. W każdym razie najważniejsze, że mogę się z Wami spotkać zgodnie z ustalonym czasem. Nie sygnalizujecie, że coś jest nie tak, więc rozumiem, że można zaczynać. O, pan Artur dał znać, także startujemy. Zaczynam od sprawy mi najbliższej. Zapadł wyrok sądu apelacyjnego. Ten wyrok jest prawomocny. Krzysztof Tużański jest niewinny wszystkich zarzucanych mu czynów, a działania CBA były nielegalne, prowadzone poza przyjętymi procedurami, z próbą obejścia kodeksu postępowania karnego, a w dodatku jeszcze w to wszystko zostały wplecione fałszywe zeznania świadka oskarżenia. W tej sprawie dzisiaj na sesji Rady Miasta zabrała głos prezydent Sława Umińska-Duraj. Tak ostrego wystąpienia jeszcze z ust prezydent Sławy Umińskiej-Duraj chyba nie słyszeliście. Było o karłach moralnych, nieudacznikach i tym, co ona na ten temat myśli. Gdzieś w komentarzu przeczytałem, że to jest moja prywatna sprawa, nie ma się czym chwalić. I trochę mnie to zadziwia, bo to znaczy, że oszczerstwa, kłamstwa i oskarżenia należy prywatnie, należy publicznie rzucać w jak najszerszą przestrzeń. Natomiast później, kiedy zapada wyrok i sprawa jest wyjaśniona, to już jest prywatna sprawa, nie ma sensu o czym mówić. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie w tych trudnych dla mnie czasach, w to, że nie zwątpiliście, że byliście, że mogłem na Was liczyć. Film, o których mówiłem, wrzucę w komentarzu. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, to Nowy Ład i wnioski, które składaliśmy i składamy kolejne we współpracy z senator Dorotą Tobiszowską. Jesteśmy w stałym kontakcie, spotykamy się, analizujemy, dyskutujemy, zadajemy pytania, na które odpowiada poprzez panią senator ministerstwo i przygotowujemy wnioski. W pierwszej edycji mieliśmy złożony wniosek na tunel Szarlejki. Tutaj przetarg został już ogłoszony. Mam nadzieję, że wkrótce zaczną się prace i znajdziemy wykonawcę. W tej chwili na dniach będziemy ogłaszać kolejny przetarg na drogi. To jest Radziąkowska, szereg ulic na Józefce, Darwina, Cicha. Będziemy szukać wykonawców i za chwilę będziemy rozpoczynać pracę. Natomiast to, co może Was w tej chwili nawet bardziej ciekawi, to nowe wnioski, które składamy w Nowym Ładzie. I to jest nowy obiekt sportowy Andaluzji na Manhattanie. To są przejście dla pieszych i ścieżka rowerowa na głównym skrzyżowaniu DW911 z Podmiejską i Karola Miarki, jak również sygnalizacje świetlne bednoża z DK94, bednoża z Rozdzieńskiego oraz pod Lipami. Do tego park międzyosiedlowy na osiedlu Wieczorka oraz toaleta w parku Wyspiańskiego na Manhattanie. Liczymy nawet na 30 milionów złotych. Komplet tych dokumentów został już złożony, przygotowany. Przekażemy oczywiście już ostatecznie, finalnie złożone wnioski senator Dorocie Tobiszowskiej, jak również też trafią do posłów, którzy interesują się tymi wnioskami i tematem Nowego Ładu. Jak jesteśmy w temacie dróg, S11 jest ostateczne wspólne stanowisko wszystkich miast ościennych. Zdecydowaliśmy się na wariant trzeci zaproponowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i jest to jedyny wariant akceptowany, który rozwiązuje nasze problemy komunikacyjne, nie pomija Piekar Śląskich. Komplet dokumentów z podpisami trafił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale również tutaj prosimy o wsparcie parlamentarzystów. Do nich wszystkich także wysyłamy nasze stanowisko i nasze koncepcje. Bieżące prace w mieście. Widzicie, to na pewno trwa budowa ścieżek rowerowych. Ten najbardziej ślamażący się
projekt, jaki realizujemy, kuleje tak przez problemy z projektami, ale mamy już kolejne ogłoszenia przetargowe. W ciągu 2 tygodni powinniśmy ogłosić ostatni przetarg i mam nadzieję, że ten etap budowy ścieżek rowerowych, na które dostaliśmy ponad 20 milionów złotych, zostanie w tym roku zakończony. Trwają remonty budynków i myślę, że to widzicie. Grunwaldzka 66 w Kozłowej Górze, Roczkowskiego 6, Bytomska 161, Jana Pawła 34, Ofiar Katynia 2. W Brzezinach Śląskich. Szczegółową listę trwających prac, jak i tych, które są zaplanowane na ten rok, a ta lista naprawdę jest imponująca jak na możliwości Piekar Śląskich, znajdziecie na moim blogu. Często pytacie o stadion Czarnych Kozłowa Góra. Udało się znaleźć wykonawcę. Prace zostały wznowione. Termin umowny to 6 miesięcy, także w tym roku na pewno będzie ta inwestycja zakończona. Dziury w drogach. Zima zawsze się tak kończy. W tej chwili, jeśli możemy powiedzieć, że zima się skończyła. Dzisiaj, jak patrzę za okno, to tak by się wydawało. ZGK łata dziury na zimno, asfaltem na zimno, wrzuca, uklepuje, przygniata. Natomiast to nie jest ostateczna naprawa. To jest naprawa do czasu, kiedy na wiosnę wchodzi profesjonalna firma, która wytnie szeroki pas asfaltu i normalnie to zaasfaltuje. Także proszę się nie denerwować, nie martwić. To, co robi ZGK, to tylko zabezpieczenie przed tym, żebyście Państwo nie urwali koła. Za chwilę naprawdę będzie widać wielomilionowe inwestycje drogowe w mieście, zwłaszcza kiedy uruchomimy środki z nowego ładu. Jednocześnie, jak już jesteśmy przy zakładzie gospodarki komunalnej, to ZGK czyści, odchwaszcza chodniki, place, parkingi, naprawia ławeczki, naprawia place zabaw. Szykujemy się do tego, żeby na wiosnę miasto było czyste i przyjazne. Ja wczoraj przechodziłem przez nasz ryneczek. Naprawdę te kafelki, mimo że oczywiście w sezonie zimowym nieco się już zabrudziły, ale to w porównaniu z tym, jak wyglądało to przed wyczyszczeniem przez ZGK, naprawdę lśni. Także panowie, kawał dobrej roboty i tu wielkie podziękowania. Z informacji jeszcze takich bieżących, kino Zacisze skończyło 3 lata. Proszę Państwa, już 3 lata minęły od momentu, kiedy uruchomiliśmy profesjonalne kino w naszym mieście z świetnym projektorem, świetnym nagłośnieniem, z dobrym aktualnym repertuarem i szeregiem premier. Myślę, że każdy z Was już to kiedyś zobaczył, bo do tej pory mieliśmy 57 tysięcy widzów na 2100 seansach. Serdeczne gratulacje dla kierownika kina Jakuba Pudełko, który to kino stworzył i wraz z zespołem prowadzi. Temat ostatnio może zaniedbany, bądź taki, który zszedł na drugi plan, czyli COVID. Niektórzy się śmieją i w memach pojawiają się takie informacje, że wojna na Ukrainie zakończyła COVID, ale to nie do końca prawda. Prawda jest taka, że luzujemy restrykcje, pojawia się mniej tych obostrzeń i faktycznie zaczynamy mniej chorować. My to widzimy po tym, ilu mamy pacjentów w szpitalu w Piekarach Śląskich, zwłaszcza tych ciężkich przypadków wymagających hospitalizacji, i jest ich ewidentnie mniej. No, przyczyn na pewno jest sporo. Przede wszystkim procent zaszczepienia w Piekarach Śląskich przekroczył 60%, 60,5% mieszkańców Piekar Śląskich jest zaszczepionych. Duża część osób przechorowała już COVID-a, co również powoduje nabycie odporności. No i trzeci argument to to, że jednak wariant Omikron jest tym wariantem łagodniejszym i o wiele rzadziej powodującym te takie najbardziej drastyczne konsekwencje. Osobiście mam nadzieję, o tym się już zresztą zaczyna mówić coraz głośniej, że to już jest światełko w tunelu, że ta choroba, chociaż zostanie z nami, to zostanie sprowadzona do właśnie zwykłej choroby wirusowej, tak jak z grypą będziemy musieli nauczyć się z nią żyć, ale może nie będzie stanowiła dla nas śmiertelnego niebezpieczeństwa. Fakt, nie mówi się o tym w tej chwili na bieżąco. Media właściwie milczą o COVID-zie, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że, proszę Państwa, bomby i kule o wiele skuteczniej zabijają ludzi niż jakakolwiek choroba. No i tym samym docieramy do najtrudniejszego tematu,
Dzisiejsza sesja Rady Miasta zaczęła się od minuty ciszy. Kiedy chodzimy na spacer, wychodzimy z psem, odprowadzamy dziecko do przedszkola czy szkoły, idziemy na basen, na narty, na lodowisko, na rower. Te zwykłe, proste czynności, zwykła codzienność. W tej chwili dla naszych sąsiadów są całkowicie nieosiągalne. Wielu z nas żyje w takim stanie niepokoju, jak to wszystko się skończy, bo konsekwencje tego, co dzieje się na Ukrainie, ponosimy wszyscy i widać to już dzisiaj po cenach paliwa, po cenach gazu. To wszystko na nas się odbije. 15 tysięcy osób w samym Kijowie mieszka na stałe i nie opuszcza metra. 100 noworodków. 500 dzieciaków śpiących gdzieś na ziemi. Bomby, strzały, śmierć, która stała się codziennością. Prawie tam widziałem już dane, że 1 000 000 osób uciekło. Jest to największy eksodus w tym stuleciu. Kobiety i dzieci uciekają. W przeciwieństwie do uchodźców z krajów arabskich, kobiety i dzieci, bo mężczyźni zostali walczyć. A ci, którzy są poza granicami kraju, wracają. Czasami rozpiera mnie duma, kiedy patrzę, jak wielkie serce jako kraj, a także jako piekarzanie okazaliśmy uchodźcom. Z drugiej strony czasami odczuwam ogromny wstyd, patrząc na złość, zawiść i zazdrość, jaką prezentują niektórzy, chociaż na swoich profilowych mają flagę Ukrainy. Pomagajcie, ale nie naszym kosztem. W Piekarach Śląskich mamy 5300 mieszkań należących do miasta i do spółki nieruchomości Brzeziny. 5300 mieszkań, z czego 10 mieszkań przekazaliśmy na potrzeby uchodźców. A i tak wywołało to wściekłość niektórych ludzi. Bo oni te mieszkania chcą dla siebie. Natychmiast, teraz, bez kolejki, bo oni są najważniejsi. Jest to ogromnie przykre. Jest wielka różnica między chęcią poprawy jakości swojego życia, między chęcią poprawy warunków mieszkaniowych, a utratą dachu nad głową i utraceniu całego dobytku i dotychczasowego życia. Jeśli nie potraficie zrozumieć tego, co się wydarzyło, i być może problem Ukrainy jest wam odległy, to dokładnie takie same procedury pojawiają się i są wdrażane, kiedy na przykład wybucha pożar i jakaś rodzina z minuty na minutę ląduje na ulicy. Też bez kolejki, w trybie natychmiastowym, znajdujemy dla niej pomoc. Problemy z internetem. Akurat w tak ważnej rzeczy mam nadzieję, że już to działa. Jeśli ktoś ma inne zdanie i uważa, że nie powinniśmy pomagać i przeszkadza mu to, że ktoś pomaga, że miasto znajduje mieszkanie jakiekolwiek i społecznicy z wielkim sercem przynoszą meble, pomagają je posprzątać, pomagają je umeblować, przynoszą rzeczy dla uchodźców, dla dzieci. Jeśli ktoś nie potrafi zrozumieć, to lepiej, żeby w tej sytuacji zachował milczenie, niż krytykował, krzyczał i wściekał się w internecie. Padają pytania, skąd się wzięły te mieszkania? Gdzie one były? Dlaczego nie służyły wcześniej mieszkańcom Piekar Śląskich? Proszę Państwa, te mieszkania były zamieszkane przez mieszkańców Piekar Śląskich. My te mieszkania odzyskujemy, kiedy ktoś umiera. To jest najczęstszy powód odzyskiwania mieszkań. Eksmisja w tej chwili są wstrzymane ze względu na COVID, śmierć, ewentualnie oddanie kluczy z powodu znalezienia innego miejsca na zamieszkanie. Nie ma tak, że to mieszkanie stoi puste, piękne, wyremontowane i czeka. Sytuacja jest tragiczna. Ludzie zachowali się przecudownie. 10 z 5300 mieszkań dla Ukraińców wzbudziło te emocje i szczerze powiedziawszy, czytając te komentarze, byłem na tyle wzburzony, że obiecałem sobie tego więcej nie robić.
Mój syn opowiedział mi o chłopaku z Ukrainy, który chodzi do niego do przedszkola. Bawi się sam, bo nie potrafi się porozumieć z dziećmi. Nie potrafią się zrozumieć. Mój syn też go nie rozumie, ale mówi, że na migi potrafią sobie coś wytłumaczyć. Ale nawet mój 6-letni syn wie, co się stało. Mama zabrała go z Rosji, bo tam z Ukrainy, bo tam jest wojna. I chyba zostaną tu na zawsze. A jego tata tam został i walczy. Nawet 6-letnie dziecko potrafi to zrozumieć. To jest ogromny dramat i bardzo byłbym ostrożny w krytykowaniu, bo kiedyś sami byliśmy w takiej sytuacji, że uciekaliśmy ze strefy wojennej i nie wiadomo, czy kiedyś też nie będziemy potrzebować pomocy. Co możemy zrobić? Adres dla Ukrainy @piekary.pl to jest adres, pod którym rejestrujemy wszelką pomoc. Jeśli macie mieszkania, wolne miejsca, w których chcielibyście i moglibyście przyjąć rodziny z Ukrainy, proszę to tam zgłaszać. Jeśli już przyjęliście, proszę zgłosić, że są u Was uchodźcy. To musi być w jakiś sposób uszeregowane. Zbieramy też dary. W tej chwili ten punkt zbiórki mamy w centrum miasta, w hali Progresji, na ulicy Bytomskiej, naprzeciwko McDonalda, w starej hali Zametu. Rząd zapewnia wsparcie, pomoc, dlatego ważne jest, żebyśmy to mieli pod kontrolą. Szczegółowe informacje pani prezydent codziennie stara się przygotowywać. Śledźcie naszą stronę piekary.pl. Pod tym live'em wrzucę też film, który nagrała dosłownie minutę temu prezydent Sławomir Miska-Duraj o bieżących informacjach z tego, co się dzieje. Ja mówiąc o tych mieszkaniach, zapomniałem o tym wspomnieć. A może to jest właśnie też istotne. Bardzo wiele osób z Ukrainy, rodzin, z dziećmi, przebywa już w tej chwili u naszych mieszkańców, którzy okazali wielkie serce i zaprosili tych ludzi do swoich domów. Bardzo dziękuję za to. Dostaliśmy także ofertę z hotelu Stara Kamienica, który zapewni pobyt dla 10 osób, oczywiście pokrywając koszty. Okazujemy wielkie, wspaniałe serce. Jeśli nie zgadzacie się z tym, nie psujcie tego wrażenia, nie psujcie tego, co się w tej chwili dzieje, bo negatywnych emocji jest dzisiaj na świecie potąd. Niepotrzebne nam wasze frustracje, żale i wasza agresja. Zostawcie to dla siebie. Jeśli nie macie do powiedzenia nic dobrego, po prostu zachowajcie milczenie. Ono nie na darmo nazywane jest złotem. A cała reszta osób, które mają wielkie serce i chcą pomagać, będą działać spokojnie i bez nerwów. Patrząc jak wczoraj w komentarzach pan Łukasz, który przyjął do siebie Ukraińców, który prowadzi zbiórki, zajmuje się codziennie pracą, musi się jeszcze bronić i tłumaczyć przed niektórymi, naprawdę było mi bardzo, bardzo przykro. Wydarzenia na Ukrainie powodują, że sami zaczynamy mieć obawę i pojawiają się coraz częściej pytania, czy jesteśmy przygotowani, czy mamy schrony, gdzie ewentualnie się schronić, gdyby działo się coś takiego w Polsce. Ja mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie, ale trzeba sobie kilka rzeczy powiedzieć. Padło pytanie o tunel Szalejki. Ja nie wiem, czy tunel Szalejki jest dobrym miejscem. Po pierwsze, nie ma tam miejsca. Po drugie, jest w takim stanie, że sam grozi zawaleniem, więc na pewno nie jest to budowla ochronna. Jeśli chodzi o schrony zakładowe, to mamy 3 na ulicy Ziętka i należą do Węglokoksu Kraj. Ukrycia typu pierwszego wykazane są na liście Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na Waculika, Andersa, Maczka, Armii Krajowej, Okulickiego, Kleberga, Ziętka Kalwaryjskiej, Kotuchy, Harcerskiej, Roździeńskiego. Ja pełne info wrzucę Państwu na stronę internetową. Tylko proszę tego źle też nie zrozumieć. To jest odpowiedź na Wasze pytania, a nie przygotowanie do ewentualnych problemów. Prawda jest taka, że w obliczu zagrożenia, no my nie mamy metra, w którym możemy się schronić, tak jak to robią mieszkańcy Kijowa, ale prawda jest taka, że te miejsca schronienia to są najzwyczajniej w świecie piwnice. Mam jednak nadzieję, że to nigdy, absolutnie nigdy się nie wydarzy. Jedynie mój niepokój budzi to, że
Nigdy więcej i nigdy więcej powtarzaliśmy to wprost i do znudzenia po zakończeniu II wojny światowej. I ja nie potrafię uwierzyć, że to się dzieje dzisiaj, tutaj, kilkadziesiąt kilometrów za granicą Polski w Europie. Codziennie do późnego wieczora śledzę, co się dzieje na Ukrainie i jak tylko wstaję rano, sprawdzam, czy przetrwała, bo to, że opiera się Rosji, jest niewiarygodne i te bohaterstwo, zapał i walka o swój kraj robią ogromne wrażenie. Nie możemy pomóc militarnie, bo NATO nie może się mieszać do konfliktu poza granicami sojuszu, ale możemy zrobić przynajmniej tyle, żeby tych, którzy pomocy potrzebują, których spotkało najgorsze chyba, co może się wydarzyć w życiu, mieli nasze wsparcie. I mimo tego, że trochę ponarzekałem, bardzo jestem poruszony tym, jakie okazaliśmy serce i pomoc. Bardzo Wam dziękuję. To tyle, ile przygotowałem dzisiaj tematów bieżących. Jeśli macie jakieś pytania, to jest dobry moment, żeby je zadać. Postaram się odpowiedzieć. Nie śledziłem tego, co pisaliście na bieżąco, więc zerknę w tej chwili, czy tu już jakieś pytania nie padły. Inwestycja na Grunwaldzkiej, spory z wykonawcą. Tak, to jest nic dziwnego, proszę Państwa, na każdej inwestycji jest spór z wykonawcą, ale proszę pamiętać, że jeśli jest spór pomiędzy wykonawcą a ZGM-em, to tak naprawdę jest spór między wykonawcą a państwem, bo ZGM reprezentuje Wasze interesy i ZGM dba o to, żeby ta inwestycja była jak najlepiej wykonana, żebyście nie mieli z tego tytułu problemów. I tu powinniście absolutnie wspierać ZGM. Jeśli pojawia się spór z wykonawcą, to zawsze oznacza to jedno. Wykonawca próbuje zrobić tak, żeby szybciej skończyć, mniej wydać i łatwiej pozbyć się problemu. Nigdy nie jest tak, że wykonawca się z Państwem kłóci, że chce coś zrobić lepiej niż Wy tego oczekujecie. To zwykle jest tak, że chce zrobić gorzej. Widziałem tam informacje dotyczące przejazdów, różnych opłat. Sytuacja jest oczywiście trudna i zobaczymy, w jaki sposób rząd będzie do tego wychodził. Natomiast na dzisiaj trudno oczekiwać, żeby ci ludzie, którzy nie zabrali, mówię o Ukrainie, nie zabrali ze sobą żadnego dobytku, byli w stanie zapłacić za cokolwiek. Gdyby każdego z nas wziąć dzisiaj z domu bez niczego i wywieźć do innego, obcego kraju, też mielibyśmy problem z regulowaniem wszystkich płatności. A teraz już zerkam, bo są pytania. Pani Kamila pyta o remonty. No my sukcesywnie staramy się robić chodniki. Szczegółowy plan i rozpiskę remontów znajdzie Pani na blogu. Ja tutaj spróbuję przerzucić potem link, gdzie są rozpisane wszystkie inwestycje. My nie jesteśmy w stanie od razu wyremontować wszystkich chodników, ale będziemy się starać, tak jak sukcesywnie robimy miejsca parkingowe. Także czy w tej chwili będzie to wykonywane pod numerem 32, nie umiem odpowiedzieć. Natomiast będziemy się starać. Jeśli chodzi o centralne ogrzewanie w Brzezinach Śląskich, no to tam bardzo szczegółowo na blogu odpisałem i rozpisałem Państwu te problemy. Mieliśmy budować lokalne kotłownie. To dotyczy akurat ulicy Hutniczej, to się nie udało. Tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy instalować gaz. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, a będzie taka opcja, będziemy współpracować z Calorem. Docelowo chcemy w całym mieście zlikwidować ogrzewanie węglowe, ale takich szczegółowych harmonogramów w tej chwili podać nie mogę, poza tym, co opublikowałem, jeśli chodzi o plany na ten rok. Postaram się wrzucić także w komentarzu. No już prawie 30 minut Państwu zająłem, ale jest kolejne pytanie.
Jeśli ktoś przyjął uchodźców, to co później? No proszę Państwa, nie mamy zielonego pojęcia, co później. Nie wiemy, jak długo potrwa ta wojna, nie wiemy, jak skończy się ta wojna, nie wiemy, co się dzieje z ich rodzinami na Ukrainie. W tej chwili zajmujemy się doraźną pomocą, natomiast trudno liczyć na to, że to będzie pomoc krótkoterminowa, czyli że to potrwa 2-3 dni. Dlatego też w przypadku zbiórki i tej pomocy cały czas apelujemy i mówimy, pamiętajcie, że to nie jest sprint. To będzie maraton i ta pomoc sukcesywnie będzie potrzebna przez dłuższy okres czasu. To są trudne pytania, na które trzeba będzie sobie w miarę upływu czasu odpowiedzieć. I wszystko będzie jednak zależało od rozwoju sytuacji na Ukrainie. Jeśli wojna się zakończy i Ukraina uzyska swoją niezależność i obroni swój kraj, to na pewno ci ludzie będą chcieli wrócić do swoich rodzin i będą musieli zacząć odbudowywać całe swoje życie, bo patrząc na to, jak zniszczone są miasta, to naprawdę będą zaczynać od początku. Także dzisiaj nie możemy odpowiedzieć na te pytania i nie odpowiem na to pytanie, jak długo zostaną i jak to dalej się zakończy, ani ja, ani myślę nikt w kraju. Zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy, że też nie mogą zostać na stałe, zwłaszcza w prywatnych mieszkaniach czy jako goście w waszych domach, więc na pewno jakieś rozwiązanie długoterminowe będzie konieczne. Ja jestem, wiecie Państwo, że ja potrafię krytykować i to krytykować ostro, natomiast dzisiaj jakby patrząc na tą politykę rządu i na to, w jaki sposób w ogóle nasza elita polityczna mówi jednym głosem i w miarę wspólne stanowisko przedstawia, naprawdę nie mogę nic złego na ten temat powiedzieć. Pani Sandra pyta o Ziętka 25. Proszę zerknąć na tą rozpiskę, do której po raz kolejny odsyłam. Wiem, że na Ziętka 29 będziemy ruszać z gazem. Tam już jest kwestia przetargu. Powtarzamy, bo pierwszy nam po prostu nie wyszedł. Ale Ziętka 25 nie mam w tej chwili w głowie, więc będę musiał to sprawdzić. To, że tak biorę telefon, muszę odczytać wasze komentarze. Czytać wasze komentarze, żeby wiedzieć co robić. Pytacie o rejestrowanie uchodźców. Tak naprawdę w tej chwili nic nie wiemy. To ta sytuacja jest dynamiczna i te decyzje jeszcze nie zapadają. W tej chwili prosimy o to, żeby zarejestrować uchodźców poprzez Centrum Zarządzania Kryzysowego, tudzież na maila dla Ukrainy @piekary.pl i później sukcesywnie będziecie Państwo dostawać informacje, co dalej i w jaki sposób będzie rozwiązywane. Prezydent Sławomir Mińska-Duraj codziennie uczestniczy w konferencjach z wojewodą śląskim, codziennie pojawiają się nowe rozwiązania, codziennie pojawiają się dalsze kroki. Tak naprawdę dzisiaj jesteśmy skupieni na tym, żeby tych ludzi przyjąć, bo przecież codziennie docierają kolejni. Dzisiaj kolejna rodzina przyjeżdża do Piekar Śląskich. Dzisiaj oficjalnie zarejestrowanych uchodźców mamy 35 osób, ale jestem przekonany, że jest ich w tej chwili w Piekarach Śląskich więcej, w Państwa właśnie domach i mieszkaniach, także bardzo proszę o właśnie zarejestrowanie, żebyśmy mogli nad tym tematem zapanować. Muszę się napić, aż mi zaschło w ustach. Przepraszam. W miarę szybko starałem się prowadzić tego live'a, żeby Państwa nie zanudzić, nie przedłużać i bardzo krótko i rzeczowo odpowiadać. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, bo w tej chwili nie widzę, proszę piszcie, ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć, załączyć linki, odesłać Was do innych materiałów. Śledźcie też mojego bloga, bo tam na bieżąco publikuję i chyba jest łatwiejszy dostęp do tego. Publikuję też sporo materiałów filmowych na moim koncie na YouTubie. Możecie subskrybować kanał, będzie Wam to wszystko wtedy wyskakiwać i pojawiać się na bieżąco. Także jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i zostaję, żeby odpowiedzieć jeszcze na Wasze pytania. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.